mamy do czynienia z dość dobrą dynamiką wzrostu wynagrodzeń. Coraz więcej polskich gospodarstw domowych ma nadwyżki środków w swoim budżecie domowym. Według danych GUS-u jest to ponad już 80% polskich gospodarstw domowych. Natomiast nawet jeżeli oszczędzamy, niestety często robimy to w sposób nie najlepszy, nie najbardziej efektywny. Dużo pieniędzy cały czas trzymamy w gotówce. W całej gospodarce jest to ponad 100 miliardów złotych. Dużo środków jest lokowanych na nieoprocentowanych bądź nisko oprocentowanych depozytach. System pracowniczych planów kapitałowych ma szansę zmienić te niekorzystne tendencje, czyli z jednej strony podnieść poziom oszczędności Polaków w sposób dla nich też atrakcyjny, ponieważ jeżeli zdecydują się oni odkładać jedną złotówkę, druga jest dopłacana po stronie pracodawcy i ze strony budżetu, a z drugiej strony ten program może poprawić efektywność zarządzania naszymi finansami osobistymi poprzez to, że takie długoterminowe oszczędzanie, gromadzenie, inwestowanie zwykle wiąże się z lepszą stopą zwrotu, czyli te środki mogą lepiej pracować zarówno dla pracowników, jak i co ważne dla całej gospodarki. W Polsce brakuje długoterminowych oszczędności. One mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia finansowania inwestycji, ponieważ jak wiadomo, inwestycje wymagają czasu, więc właśnie środków na kilka lat, czy to są inwestycje wyższego ryzyka w branżach nowych technologii, czy to są inwestycje infrastrukturalne, wszystkie one mają horyzont 5-10 lat. Sektor bankowy, jak wiadomo, nie jest gotowy brać część tych ryzyk, do tego potrzebny jest rynek kapitałowy, czyli właśnie środki pochodzące z długoterminowych oszczędności. One mogą spowodować to, że zwiększy się potencjał rozwojowy gospodarki. No i Polska stanie się też takim niewątpliwie centrum finansowym Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ będziemy mieli wtedy w Polsce najszerszą bazę właśnie inwestorów długoterminowych.